chciałem Państwu przedstawić w dniu dzisiejszym stolarkę zastosowaną w Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu. Zapraszam Państwa. W budynkach szpitalnych są bardzo ważne jest trwałość zastosowanego wyrobu oraz dopasowanie się do potrzeb danej inwestycji. Pierwszym przykładem tego jest skrzydło oklejnowane CPL z zastosowaną szybą bezpieczną o nietypowym wymiarze tej szyby. Zastosowany również elektrozaczepem. W przypadku elektrozaczepu chciałem Państwu przedstawić tutaj zastosowany przepust kablowy, którym oczywiście energia jest dostarczana do samego elektrozaczepu. Drugim przykładem stolarki w Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu są to drzwi Minimag. Zostały one polakierowane w sposób nietypowy oraz jak widzimy mamy tutaj ważną rzecz w takich obiektach szpitalnych jak okienko podawcze z parapetem. Ostatnim kompletem drzwi w tym szpitalu są to drzwi EI60 przeciwpożarowe w wersji nietypowej, bo bezprzylgowej, gdzie również są zastosowane osiężnice stalowe produkowane w naszej nowej fabryce Porta Steel. I tutaj na przykładzie trzech drzwi chcemy pokazać możliwości naszego lakierowania i nietypowy sposób wykończenia kolorystycznego nawet tak prostego produktu jak drzwi uniwersalne do komórek lokatorskich. Dziękuję Państwu za uwagę.